Tylko, że CTL Chemco to spółka, która swoje usługi wykonuje punktualnie, tak też i punktualnie chcemy zacząć. Rozpoczniemy od oficjalnego powitania przez gospodarza. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Ruska, prezesa zarządu CTL Chemco Kędzierzyn-Koźle spółka z o.o. Brawo! Witam szanownych państwa na uroczystości otwarcia nowej instalacji myjni cystern spółki CTL Chemcol. Nazywam się Andrzej Rusek, od ponad roku jestem prezesem tejże spółki. Członek zarządu pani Ilona Morawska-Ptasińska. Bardzo prosimy. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja również przyłączam się do powitań i podziękowań prezesa Andrzeja Ruska. Ja jestem członkiem zarządu CTL Chemcol, zajmuję się również sprawami handlowymi. W związku z tym bardzo dziękuję głównie naszym klientom, którzy tutaj tak licznie do nas dzisiaj dotarli. To z myślą o was i dla was przygotowaliśmy ten projekt. Mamy nadzieję, że będziecie państwo zadowoleni z efektów, które osiągamy już w tej chwili na nowej instalacji. Natomiast już w tej chwili mogę zdradzić, że na pewno będziemy myć szybciej i na pewno będziemy myć jeszcze dokładniej, mimo że tak naprawdę wydaje mi się, że nasze usługi znane są z bardzo dobrej strony. Jeszcze taką prywatę malutką tutaj sobie pozwolę uczynić, mianowicie podziękować przewodniczącemu Rady Nadzorczej za tę stałą motywację nas do rozwoju. Bardzo dziękuję panu prezesowi Leszkiewiczowi. Bardzo dziękuję panu prezesowi Jackowi Wieczkowi za to, że uwierzył w to, że myjnia ma rację bytu, ma rację rozwoju i że mimo, że nie jest to core business w naszej spółce, udzielił zgody i bardzo nas wspierał w inwestycji. Dzień dobry państwu. Nic nie ujmując prowadzącemu, panu Markowi, tak sobie pomyślałem, że trochę mały błąd popełniliśmy, bo właściwie tę uroczystość mogłaby poprowadzić pani Rozenek, perfekcyjna pani domu, to a propos tego czyszczenia i dokładności, i takiego symbolu tego, jak to można fajnie robić. Mam nadzieję, że tak będzie w nowej myjni przy ulicy Mostowej. Szanowni państwo, my jako Grupa Azoty Kędzierzyn jesteśmy tutaj w takiej potrójnej roli. Być może dlatego tak często wymieniacie nasze imiona. Po pierwsze, jesteśmy współwłaścicielem spółki Chemcol. Po drugie, jesteśmy usługodawcą i usługobiorcą wielu usług, które wykonuje ta spółka. Jedną z nich jest mycie cystern, czyszczenie cystern, ale nie na, to znaczy trochę naszych, a głównie kontrahentów, klientów, naszych partnerów handlowych, którzy przywożą do nas surowce albo odbierają towary. Logistyka dla nas jest niezwykle ważną częścią naszego biznesu, naszej działalności, wpływa na naszą konkurencyjność, ma ogromne znaczenie dla chęci współpracy z nami. Dlatego bardzo się cieszę, że udało się tę inwestycję i zaplanować, i zrealizować, że mamy dzisiaj taką przyjemną uroczystość w tak znakomitym gronie. Tak sobie myślę, że wraz z poprawą, ciągłą poprawą usług warsztatowych, z rozwojem usług przewozowych, to będzie taki trzeci filar i rozwoju, i stabilnej pracy spółki Chemcol i niech tak to zostanie. Mam nadzieję, że szybko podejmiemy działania związane z kolejnym, to a propos tego motywowania, z kolejnym etapem rozwoju myjni i że dzisiaj bardziej to będzie otwarcie pierwszego etapu niż otwarcie całej zakończonej inwestycji. Z przyjemnością także chciałbym państwa poinformować w imieniu całego zarządu naszej spółki, że dzisiaj podpisaliśmy z firmą CTL Logistic i z firmą Chemcol list intencyjny dotyczący remontu, modernizacji całej naszej bocznicy i wewnątrz zakładu, i na zewnątrz zakładu. Będziemy wspólnie teraz pracować nad tym, jak znaleźć ramy finansowe, formy finansowe, harmonogram i zakres rzeczowy dla tego zadania, bo nasza bocznica jest w stanie dobrym, ale mogłaby być lepszym i jest to rzecz niezbędna dla naszego dalszego konkurencyjnego funkcjonowania. W związku z tym z jednej strony deklarujemy, że tę inwestycję, tę modernizację będziemy realizować,
Po drugie, mamy świetnych partnerów, bardzo za to dziękuję Panie Prezesie Jacku. Mamy świetnych branżowych partnerów, którzy nam będą doradzać, pomagać i wspólnie razem znajdziemy najlepszą formułę dla realizacji tego zadania w kolejnych latach. My ten projekt mamy wpisany w plan działalności inwestycyjnej, no i teraz wspólnie poszukamy form jego finansowania i zakresu rzeczowego. Dziękuję Panie Prezesie. Niejako wywołanym do mikrofonu bardzo poproszę na środek prezesa zarządu CTL Logistic pana Jacka Bieczka. Dziękuję Państwu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu zarządu grupy CTL za Państwa obecność. Chciałem podziękować naszemu głównemu partnerowi, osobie pana prezesa pana Leśkiewicza, za to, że udało nam się w chwili obecnej myjnie zakończyć i otworzyć. Zarządowi za to, że udało mi się tę inwestycję prawidłowo wykonać. Biorąc pod uwagę to, co dzisiaj było powiedziane, grupa CTL to kompleksowy operator logistyczny, ale ta kompleksowość składa się również z obsługi bocznic kolejowych. W ramach tej obsługi bocznic kolejowych też jest kompleksowość. Więc to, co dzisiaj było przytaczane, oprócz obsługi bocznicy, również mycie wagonów, co jest bardzo ważne, i mycie cystern. Myślę, że teraz szybciej, taniej, a przede wszystkim ekologiczniej. Natomiast kolejna rzecz w ramach naszej grupy, jako dopełnienie naszej kompleksowości, jest, świadczymy również usługi w charakterze remontów i napraw torów. Tak? W chwili obecnej wygraliśmy bardzo dużo przetargów. Jesteśmy bardzo aktywni na rynku remontów na polskich liniach kolejowych. I również właśnie ta nasza współpraca tutaj, w tym obszarze, będzie się wiązała z grupą Azoty. Będzie to świadczenie tej usługi dla firmy CTL Hemco. Mam nadzieję, że te 13 lat, o których prezes mówił, to dopiero początek naszej działalności, a przed nami kolejne lata, przynajmniej kolejne 10 lat naszej wspólnej współpracy. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo mnie cieszy ta dzisiejsza uroczystość, to, że tutaj mogę być. Z Hemcolem, to mogę powiedzieć, współpracowałam od początku jego istnienia. Pan prezes powiedział 13 lat, ja pamiętam jak Hemcol powstał, jak pierwszy współpracowaliśmy, jeszcze niekoniecznie wtedy Hemcol był. I cieszy nas, że po tylu latach jest kolejna inwestycja. Słyszę tutaj, że jest pierwszy etap. Cieszy to przede wszystkim władze miasta, że kolejna firma zainwestowała w naszym mieście, na naszym terenie. Że kolejna firma dała takie wotum zaufania dla miasta, dla władz, że dobrze się tu współpracuje. Ja tego panu prezesowi bardzo serdecznie życzę, żeby ta współpraca była jak najlepsza zarówno z miastem, jak i z powiatem, ale i czekamy na następne inwestycje. Bardzo, bardzo chcielibyśmy pokazać, że nasze miasto sprzyja inwestorom i chcemy, żeby się tutaj rozwijali. Dziękuję. Dziękuję Panie Prezesie. Bardzo, bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim z Państwa, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji. Każdy rozwój, każda taka dziedzina nas cieszy. Jest to rozwój miasta, powiatu, ale również regionu. Także symbolicznie dla wszystkich z Państwa kwiatki, które wręczę na ręce pana prezesa. Gratuluję Państwu wszystkim dalszego rozwoju oraz stabilizacji, radości w życiu osobistym, oczywiście zawodowym również. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.
pensjonat Magiczny Zakątek każdemu da pozytywną energię na całe życie. Organizujemy romantyczne wesela z wieloma atrakcjami. Szeroki wybór smakowitych dań to więcej niż raj dla podniebienia. Dla naszych gości mamy także pokoje hotelowe. Magiczny Zakątek to oaza ciszy i spokoju zatopiona w zieleni. Zapraszamy do Raszowej, życzymy przyjemnego pobytu oraz miłych wrażeń kulinarnych. Wrzesień, jesień i wszyscy już wiemy, że zbliża się 28. Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej, Poezji Śpiewanej i Sztuk Różnych Wrzosowisko 2015. Wszyscy już wiedzą, bo to wielki festiwal znaczący na mapie festiwali w Polsce. W tym roku festiwal rozpocznie 25 września. Rozpocznie się koncertem Sekrety z życia według Leonarda Cohena, koncertem wyśpiewanym przez Lore Szafran, jedną z najlepszych wokalistek sceny jazzowej w Polsce. W sobotę oczywiście wielka uczta. Jak zwykle od godziny 13 rozpocznie się konkurs piosenki artystycznej. Bardzo ważny konkurs, konkurs nominujący najlepszego do festiwali, Studenckiego Festiwalu Piosenki Poetyckiej, Piosenki Polskiej w Krakowie. Nie zabraknie podczas konkursu wokalistów z Kędzierzyna Koźla. Będziemy za nich trzymać kciuki. O godzinie 17 rozpocznie się koncert galowy. Rozpocznie ten koncert, rozpoczną laureaci konkursu, ci najlepsi, będziemy mogli ich usłyszeć. Tuż po nich wystąpi Anna Cieszkiewicz, laureatka konkursu zeszłego roku. Laureatka, która w tym roku nagrała już swoją płytę, niezwykle subtelna, delikatna dziewczyna, która przepięknie opowiada o wszystkim, co napotka po drodze. Anna Cieszkiewicz gościła u nas w tym roku już dwukrotnie w Kędzierzynie Koźlu, więc mam nadzieję, że miłośnicy jej twórczości zjawią się na tym koncercie. Tuż po Ani Cieszkiewicz, Gwiazda Wieczoru. Gwiazda Wieczoru, która parę lat temu wystąpiła już w naszym mieście. Gwiazda, która występuje w całej Polsce i ma swoich fanów naprawdę w całej Polsce. Wystąpi Renata Przemyk z zespołem Przemyk Akustyk Trio. W niedzielę szaleństwo wrzosowiskowe zakończy koncertem Magda Piskorczyk. Zupełnie inny klimat. Dziewczyna o niskim, czarnym głosie, która wyśpiewa nam standardy bluesowe. Tak więc Wrzosowisko 2015 to istna uczta, proszę Państwa. Uczta muzyki bluesowej, jazzowej, poetyckiej. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zawsze temu festiwalowi towarzyszy niezwykła aura, i taki następuje moment przystanku w życiu, kiedy zastanawiamy się nad samym sobą. Zapraszam do spotkania poetyckiego, zapraszam do tej refleksji. Wszyscy razem bądźmy na Wrzosowisku 2015.
ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy swą nieuchronność nocy. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niechby zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Zawodowo zajmuję się czymś innym. Jest to pasja, która przyczepiła się i nie może odejść. Mało tego, tą pasję rozwijałem w dwóch szkołach plastycznych. No i nawet po zakończeniu mam mnóstwo kolegów i koleżanek, które gdzieś tam nie kontynuują tego. Ja kontynuuję. No nie mogę się, nie mogę żyć bez tego, żeby coś tam się zamknąć w pracowni i malować to, co widzę. Czy to jest moje miasto Kędzierzyn-Koźle, w którym mieszkam, czy to są mieszkańcy i moja rodzina, moi koledzy, których spotykam w związkach artystów plastyków, czy na plenerach. No wiecznie po prostu daję świadectwo tego, co widzę i tego, czego się nauczyłem. Głównie realizm. Mam tutaj cztery takie inne trochę obrazki, takie troszeczkę hołd złożony pop-artowi, surrealizmowi i innym takim prądom. Realistycznie. Jestem niepoprawnym realistą i pomimo, że większość moich kolegów też gdzieś tam idzie w różnych kierunkach, ja jestem wierny temu, co widzę. Filtruję to przez moją wrażliwość, a i wychodzi bardzo kolorystycznie. Niektóre te prace były wystawiane w galerii z książką w tle na rynku w Koźlu. Większość jest nowych prac. Nie, one już mnie nie ciekawią. Na strych schować je i malować inne. Myślę, że za jakiś czas tutaj wrócę z nowymi obrazami. Czekają na lepsze czasy. Niektóre z nich przemalowuję, niektóre z nich kończę, ale nie, generalnie na strych i trzeba iść do przodu i myśleć o czymś nowym, o czymś innym. To idzie do archiwum, krótko mówiąc. No.
Dzisiaj tutaj, proszę Państwa, granego z pasją i na żywo rock'n'rolla w wykonaniu tych wszystkich artystów, których gdzieś tam na plakacie mogliście wyczytać więcej szczegółów z Nahania, ponieważ ja pojawiłem się dopiero przed momentem. Ale już teraz prośba do Państwa, jeśli gdzieś tam macie w swoich telefonach adresy, numery do znajomych, którzy pewnie też by się chętnie tu wybrali, a na przykład jakoś do tej pory informacja taka do nich nie dotarła, to proszę wysyłać, zapraszać, niech się pojawiają, niech to dzisiejsze wielkie święto rock'n'rolla w Kędzierzynie Koźlu, czyli czwarta edycja Gitariady, będzie miała również największy wymiar tutaj wśród Państwa na naszej coraz większej publice. Cieszymy się, że przybywacie, ale co tu dużo mówić, chciałoby się jeszcze więcej. We'll be right back.
przede wszystkim. Pytałam się tutaj znawców, co mam powiedzieć na początku. To powiedzieli, niech żyje rock'n'roll! W Kędzierzynie, Kaźlu! Ja się przyznam, że jestem po raz pierwszy na gitariadzie, ale moja siostra, która 2 tygodnie temu, która nie mieszka w Kędzierzynie, ale już od 2 tygodni mówi, jedziesz na gitariadę? Przecież to jest taka impreza. Przyszłam zobaczyć, co to za magiczna impreza, która ściąga w piątek tyle osób do parku naszego w Kędzierzynie. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie się bardzo dobrze bawić. Razem się będziemy dobrze bawić. Wykonawcom życzę, żeby potrafili rozbawić nasze miasto, potrafili rozbawić Kędzierzyn Koźle. A wam wszystkim też życzę świetnej zabawy. I to nie tylko dzisiaj, ale także jutro. Niech żyje rock'n'roll! Nowakowski, pomysłodawca i współorganizator Gitariady 40, tym razem już po nasz trzeci. Po raz czwarty, drogi panie Andrzeju, po raz czwarty. Ja miałem zawsze kłopoty z liczeniem. No nie szkodzi, ale tak się nie damy, po raz czwarty. Tak, dzisiaj impreza jest po raz czwarty, fantastyczna zresztą, wszystko dopisuje, pogoda dopisała. A ty jesteś nerwowy? Nie, skąd? Ja w ogóle nie spoko. Bardzo spoko, bardzo spoko. Tym bardziej, że jak mówię, wszystko się układa, wszystko idzie jak się należy. Ludzie dopisali, kibiców mamy mnóstwo, muzycy dopisali. Wszystko jest, czego więcej chcieć. To wymagało jednak sporego wysiłku organizacyjnego. Tak, ale mi się wydaje, że z czasem już to później, czym dalej w las, tym jak to się mówi, te drzewa są okrąglejsze i tutaj jest to samo, że już jest łatwiej, co roku jest łatwiej. Te ścieżki są już przetarte i o wiele łatwiej się pracuje i współpracuje. A propos współpracuje, w zeszłym roku były problemy, jeśli chodzi o współpracę z Miejskim Ośrodkiem Kultury, jak było w tym roku? A nie, no to są dwa światy po prostu, to są dwa światy. W tamtym roku to tylko kłodę ścigała i nic więcej, a w tym roku to jest po prostu miód. Z czym się człowiek nie zwróci, to są wszędzie i drzwi pootwierane i ludzie są przygotowani do tematu po prostu. No to nie, to nie mam słów podziwu, no, że tak jednak można. Sporo zespołów zagra, przyjechali także koledzy z dawnych lat i z obecnych oczywiście, mieszkających poza granicami kraju. Oczywiście, przyjechało sporo w tym roku, przyjechali z Niemiec, przyjechali z Anglii, przyjechali Tomek Ciastko z USA. No właśnie, Tomek Ciastko z USA, Gienek Latusek z USA. Także no mamy international towarzystwo z pół świata, a może i z całego, no nie wiem. Mam nadzieję, że masz dobrą pamięć i pamiętasz, które zespoły wystąpią. Znaczy jeszcze wystąpi za chwilę. W ogóle, które wystąpiły na Gitariadzie 40? No szybciutko bym musiał, tego to był tak, V220,
później był Stream, Honker, Zykający punkt, czerwone i czarne, teraz będzie Kenneth, za chwileczkę właśnie muszę ten i będzie grał jeszcze Old Cascada, który się właśnie przyjeżdżali ci, którzy kiedyś tutaj tworzyli tą muzykę. Czyli, Olejnika widziałem. Oczywiście, jest Janek Olejnik, jest Janusz Markiewicz, jest Karol, nie Boże, Karol, tylko Dobner, jest Marek Królikowski, no i będzie grał Achim Migocz, no to jest to są ludzie, którzy tutaj robili wszystko od A, a my będziemy próbować, na pewno do Z jeszcze daleko, ale a jest fajnie. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódmego. Ci nie potrzeba więcej, nam do szczęścia chyba już nic. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo. 20 latom zawsze w pas się kłania, świat cały świat. Razem!
Pietrzek też z desperacją patrzyłem obyć. Polska ojczyzna nas już pożegnała na zawsze. Nowa ojczyzna, ona nie chce takich jak my. Stara ojczyzna nas już pożegnała na zawsze. Nowa ojczyzna nie kocha takich jak my. Wciąż samotności, bezbratni, duszy w potrzebie. W zasadzie niektórym z Państwa, może nawet większości, nie muszę przedstawiać, ale przypomnę chociaż tylko. DJ Ernest Nowak, pierwsze dyskoteki w Kłodnicy. Cieszę się bardzo, witam. Powspominajmy zatem trochę, skąd się wzięły te dyskoteki? No skąd się wzięło? Było kiedyś pierwsza w Sopocie, która pojawiła się w Polsce. Więc pomyślałem sobie, dlaczego takiej idei, takiego pomysłu nie zaproponować też młodzieży w okolicznych dyskotekach, czy powiedzmy klubach, które dawniej istniały, czy domach kultury, bo było to w ogóle coś nowego, a ja sobie pomyślałem, można to też na naszym terenie wprowadzić. A czemu akurat w Kłodnicy? W Kłodnicy, bo miałem tą możliwość, że byłem tam instruktorem wpierw, a później zostałem kierownikiem i to, że miałem dostęp do aparatury, sprawiło, że miałem większe szanse jak inni ludzie, a poza tym, że ja zbierałem już wcześniej płyty winylowe, miałem szansę to zaprezentować, co oczywiście ludzie chcieli i właśnie do czego się dążyło przez lata też już, bo tylko się tańczyło gdzieś tam z kasetowych magnetofonów na impreza, a to było nowum do tego stopnia, że przyjęło się i dalej potem się rozszerzało, jak tylko to było możliwe. Możliwe po całym rejonie, czy to było w Raszowej, w Kłodnicy, czy powiedzmy w Twardawie, czy w Starym Koźlu, czy po całej Opolszczyźnie zapraszano mnie do domu kultury, a ja miałem tą możliwość, będąc właśnie, jak wspomniałem, kierownikiem domu kultury, tą właśnie formę krzewić. W którym roku to się zaczęło? To się zaczęło w 1970 roku. Wspominałeś o sprzęcie, no więc jakim sprzętem wtedy 45 lat temu dysponowałeś? No właśnie, było właśnie ciekawe pytanie. Otóż był sprzęt, dawniej mówiono na to profesjonalny, bo nawet taranty czy inne zespoły, czy powiedzmy małe kolumny, które jeszcze były lampowymi wzmacniaczami, powiedzmy nie wiem jak się w tej chwili wyrazić, które było nagłaśniane, to było wszystko doświadczeniem, które ja potem wprowadziłem, bo miałem tą okazję zdobyć nawet sprzęt dobrej jakości Dynacorda, przez to, że miałem znajomości we Wrocławiu. Sprowadziliśmy wówczas ten sprzęt i na tym sprzęcie później długie lata pracowałem do końca lat 80. Ponieważ była to nowość, więc sądzę, że na dyskotekach było bardzo dużo ludzi. Było bardzo dużo ludzi. Na początku, dlatego że to była nowość, każdy garnął do tego, żeby zobaczyć. A jak jeszcze na dodatek dostawało się płyty winylowe w nagrodę, bo ja jak zamawiałem jeszcze dawniej te płyty, niektóre przyszły podwójne. Więc ja myślałem sobie, dlaczego ja mam mieć, a nie ktoś mieć z tego jeszcze satysfakcję i przyjemność usłyszenia w domu na własnym adapterze tej samej muzyki. Co się wtedy grało? Grało się przede wszystkim rock and roll, bo to jeszcze pozostało z lat 60. Ta domena się później rozszerzała i przeistaczała przez Philadelphia Soul, przez soulową muzykę do tak zwanej muzyki dyskotekowej pod koniec lat 70. I później w pewnym momencie zapakowałeś walizkę i wyjechałeś do Niemiec. A to dopiero było pod koniec lat 80. I od tego czasu tam mieszkasz. I tam mieszkam i tam grywam dalej po klubach, dyskotekach i prywatnie. Dzisiaj miło, a właściwie fajnie, że przyjechałeś do Kędzierzyna Koźla. Cieszę się, naprawdę się cieszę. Jestem tak wzruszony za zaproszenie. Jestem wdzięczny właśnie Mirkowi Nowakowskiemu za zaproszenie i za to, że sobie przypomniał, że był ktoś kiedyś taki, który w dyskotekach, czy to Comes, Zodiak, czy Dom Kultury w Kłodnicy,
no, jako prezenter prowadził taką właśnie działalność kulturalną. Spotykasz dzisiaj ludzi, którzy kiedyś tańczyli do muzyki, którą puszczałeś? Czy ja spotkałem takich ludzi? Czy dzisiaj spotkałeś na przykład? Może wczoraj, przedwczoraj? Byli zaskoczeni. Ernest, to ty? Ty będziesz też tutaj, to jest niemożliwe, ja chyba marzę. Czy zagrasz jakąś dyskotekę? Mam zamiar coś zaprezentować dzisiaj, ale to dopiero po tych występach zespołu, które właśnie dzisiaj jeszcze słyszymy. Zatem dziękujemy ci, że do nas przyjechałeś, bo mogliśmy chociaż przez moment powspominać. Cieszę się, jestem bardzo wzruszony i wdzięczny za zaproszenie. Dziękuję. Wygrałaś znowu zawody, jedna strata. Potwierdził się twój talent oraz styl. Tylko dla siebie ta widownia oszalała. Lecz jako zasłonny choć powinien być to rano tydzień. Gitarzysta Tomasz Ciastko z zespołu Stradivarius specjalnie przyleciał na Gitariadę 40 ze Stanów Zjednoczonych. Witam, dobry wieczór. Witam serdecznie. Wspomnij te czasy, to było 23 lata temu. No tak, minęło nie wiadomo kiedy, no ale... No cóż. No. Jak to się stało, że ten zespół nagle powstał? To nie to, że nagle powstał, a 4 miesiące temu byłem tutaj w odwiedzinach. I wszystko w sumie możemy zawdzięczać organizatorowi tej imprezy. Jasne, dobrze, ale ja pytam 23 lata temu. Wtedy właśnie. Byliśmy młodzi, gniewni, chcieliśmy grać i tak się zaczęło. Ja się tak zastanawiałem, dlaczego zespół nazwał się Stradivarius. No chyba skrzypiec, ale to chyba dochodzi do muzyki klasycznej, na której troszkę się wzorowaliśmy. Ale nie ma to żadnego specjalnego odpowiednika. Wtedy, bo to już w zasadzie dawno temu, graliście już wcześniej, poznaliście się gdzieś, nie wiem, w szkole, na podwórku? Tak, oczywiście, z Arturem przeżyliśmy prawie całą drogę edukacji.
Także razem współpracowaliśmy od wielu lat, a później dokoptowaliśmy następnych muzyków i w ten sposób powstał Stradivarius. No muszę przyznać, że wtedy już na Opolszczyźnie działaliśmy dosyć ostro, Nysa, Brzeg i tak dalej, Opole. Oczywiście Kędzierzyn Koźle. Nagraliśmy kasetę nawet, bardzo fajną, no ale to wszystko było tuż przed moim wylotem do Stanów. Była kaseta, czy jest nadal, czy gdzieś masz ją w czeluściach swego archiwum? Nie, to już tylko mają wtajemniczeni ludzie. To było 25 lat temu. Wydawca, który nam to wydał, niestety zmarł. I tak to się w sumie urwało. W dalszym ciągu znakomicie grasz na gitarze. Myślę, że przez ten czas, kiedy jesteś w Chicago, coś z tą gitarą również robisz. Cały czas. Oczywiście jest to moje, niechlubnie mówiąc, moje powołanie, z którym się raczej nie rozstanę. Także tak, gram cały czas. W Polsce też niegdyś miałem lata, że przez ten okres wyjazdu jeździłem do Polski dosyć dużo. Z Zbyszkiem Hołdysem, z Arturem Gadowskim, Irą, Andrzej Cierniewski. No było tych nazwisk bardzo dużo. A teraz z kim grasz i co grasz? Jakie rytmy? Gram w paru układach tam w Chicago, na miejscu, gdzie mieszkam. Ale najczęściej jednak jako sesyjny muzyk wynajmują mnie do nagrań w studio. Czyli muzyka stała się twoim życiem? Tak, zawsze była i chyba będzie. Czemu chyba? No chyba, żeby się coś stało, że coś by się wydarzyło, żebym nie mógł grać. W innym wypadku już tak pozostanie. Zatem oby się nic nie wydarzyło, oby ci się grało do końca życia, czyli do 100 lat. Dziękuję ślicznie. Tak zwane środowisko muzyczne kędzierzyńskie lat 60., 70., 80. i 90. I to jest duże szczęście, to jest tak olbrzymi kapitał, że ludzie, którzy grają w całej Polsce i na świecie na instrumentach pochodzący z Kędzierzyna są bardziej znani tam gdzieś niż tu w naszym mieście. I ta impreza moim zdaniem jest mniej więcej po to, żebyśmy mieli świadomość, jakie wartości są tutaj. A oczywiście nie tylko instrumenty. Jest szereg utalentowanych pisarzy, którzy wyjechały, jest szereg utalentowanych plastyków, którzy tutaj nie mieszkają, ale myślę, że ta impreza kiedyś się stanie takim miejscem, że te wszystkie środowiska będą tutaj wracać. Bo to dzięki Państwu, bo dzięki temu, że jesteście tutaj, chce nam się jeździć po ileś set kilometrów, wracać tutaj i prezentować, że tak powiem, serce na dłoni. Powiem krótko, raduli się serce moje, że jestem przed Państwem i zaraz powiem o kolegach. Bardzo dziękuję. Na gitarze basowej Andrzej Barszcz. Jest, jest. Postać niesamowita, kolega z ławki. Na perkusji mój pierwszy nauczyciel i guru i w zasadzie, jeżeli ktoś ma pytania albo ktoś by się podszywał do tego, kto mi pokazał pierwsze chwyty na gitarze, to właśnie ten człowiek, Przemysław Niemiec. I tu wspaniała postać, Wojtuś Wójcicki, to już jest muzyk młodego pokolenia, Wojtuś Wójcicki i keyboardy. Będziemy gościć jeszcze Tomka Ciastkę. Bardzo jestem szczęśliwy, że mogłem zobaczyć wszystkich wspaniałych ludzi grających na tej scenie, którzy jeszcze będą dzisiaj się prezentować.
Znakomity muzyk z Kędzierzyna Koźla, Marek Raduli. Zaczynałeś skromnie w zespole PEX 75. No to nie było skromnie. Znakomity redaktor Andrzej Szopa, Wisła, w ogóle Szopiński. Dziękuję. No tak, rzeczywiście, zaczynałem z PEX-em 75. Musisz tam stać, nie możesz stać ze mną w kadrze? Dobrze, będę z tobą w kadrze stał w takim razie. Znamy się wieki całe. No niesamowicie długo, rzeczywiście. Tak, i ciągle jesteśmy młodzi. Znakomicie wyglądamy, jest rewelacja. Pozdrawiamy serdecznie, a teraz już tak na poważnie. No, zaczynałem rzeczywiście w PEX-ie. W latach, w których granie było czymś absolutnie heroicznym, czynem w ogóle dla wybrańców, bo instrumentów nie było. Dom Kultury za to był, Lech był i to mu się, że tak powiem, chwali, że przyjął nas, ugościł. Fajni ludzie, fajni muzycy, fajne czasy. To wszystko się pamięta, to wszystko odżywa po blisko 40 latach z taką zdwojoną siłą, że człowieka ciągnie potem do domu, na stare śmieci, żeby pomuzykować, spotkać się z tymi ludźmi, bo jest to zawsze z uśmiechem na twarzy. Nie wpadnij w samouwielbienie. Ja lubię się uwielbiać. Ale ja cię podziwiam od dawna, bo doskonale pamiętam, jak siedziałeś w piwnicy Domu Kultury Lech i rzeźbiłeś na tej gitarze, rzeźbiłeś. Widziałem twoją lewą rękę, jak była skatowana przez struny. Andrzejku, to były takie czasy, że wszyscy podówczas siedzieli w większości wypadków w piwnicach i rzeźbili. Dzisiaj młodzież też siedzi w garażach i rzeźbi i fajnie, że jest cała rzesza ludzi, która zajmuje się dalej muzyką. Cudownie, że te czasy nie umierają, a odżywają na nowo. Cudownie, że gitary jeszcze nie zostały wyparte do końca przez instrumenty elektroniczne. Cudownie, że jest nawrót tej choroby, jaką jest gitariada. To jest fajne spotkanie. I pięknie, że to się dzieje w moim rodzinnym mieście, no bo chce się przyjechać tutaj, chce się człowiek spotkać z ludźmi, chce się poradulić, bo raduli się serce moje, jak tu przyjeżdżam zawsze, poradować wspólnie z tego i powspominać, jak to bywało dzisiaj, jak dziś jest pięknie, fajnie, no ja uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Wyszedłeś, a w zasadzie wyjechałeś z tego miasta i potem miałeś romans z Budką Szuflera. Nie, to byli faceci, ja nie romansuję z facetami, ja po prostu... Ja o całym zespole. Nie, ja pracowałem w firmie Budka Suflera, gdzie pracowałem na stanowisku gitarzysta, bo to naprawdę prawdziwa i profesjonalna firma była. Dzisiaj już jej nie ma. Chciała być profesjonalna, bo by wtedy nie wzięli Marka Radulego. Dali Bóg. Cieszę się, że miałem okazję popracować z tego typu firmami, nauczyć się rzemiosła, profesji, dać coś z siebie, zostawić coś po sobie i zostawić taki szyld, którym dzisiaj jest Marek Raduli, bo pracował tam, bo pracował i pracuje dalej. I to jest dla mnie interesujące. Żyć z tego zawodu. No i właśnie, i do tego szyldu Marek Raduli chciałbym nawiązać. Grasz mnóstwo projektów muzycznych w wielu zespołach, na przykład wiem, że z Markiem, że ze Ścierańskim, wiem, że z innymi, ale wolałbym, żebyś ty opowiedział. Znaczy, rzeczywiście przez ostatnie 12 lat wycofałem się z tego nurtu muzyki popowej, pop-rockowej i tak zwanej muzyki społeczno-użytecznej. Ja tylko dodam, że nieustannie się rozwijasz. Drodzy Państwo, no nie mi to oceniać. Natomiast przez ostatnie 12 lat pochłonęły mnie projekty jazzowe, między innymi Laboratorium i około 16 tego typu zjawisk. The Colors, Zbigniew Jakubek Quartet. Zająłem się muzyką jazzową i okolice jazzu i muzyką etniczną, bo i grupa Karantuchil. Wspaniałe czasy przeżyłem, które dały mi rzeczywiście wgląd na to, co mnie interesuje. I stwierdziłem, że interesuje mnie praktycznie rzecz biorąc wszystko, oprócz muzyki country, której mogę tylko słuchać, bo jestem miłośnikiem, ale grać nie mogę. Tam trzeba wirtuozów, a ja już jestem za stary na wirtuozerkę. W związku z powyższym wolę słuchać muzyki jazzowej i gdzieś tam uczestniczyć, a ostatnimi czasy wróciłem do muzyki pop, bo pracuję, jestem szefem grupy Ani Wyszkoni, czyli ciągnie mnie do tych starych, że tak powiem, tematów, na których się znam. 25 lat na rynku popowym, to jednak do czegoś zobowiązuje. Odpocząłem od muzyki jazzowej, odpocząłem od muzyki popowej, odpoczywam również od wykładów, bo jestem wykładowcą gdzieś na różnego rodzaju warsztatach muzycznych i to jest nieograniczony zakres zainteresowań, który prowadzi do jakiejś obsesyjnej, maniakalnej pogoni za muzyką generalnie.
Ja nie wierzę w to, co mówisz, że ta twoja lewa ręka już tak po gryfie nie lata, bo kiedy ciebie widzę na scenie, to mój wzrok nie nadąża za twoimi palcami. Mój słuch również za nimi nie nadąża, dlatego staram się to przyhamować. Mówiąc żartobliwie, nie, w dzisiejszych czasach wirtuozerskie granie to już jest coś, co mnie po prostu nie dotyczy. Umiem grać, ale nie interesuje mnie bieganie po gryfie, tylko raczej szukanie właściwych dźwięków. Jesteś niesamowicie skromny. Nie. Jestem starszym panem, który już nie musi się wygłupiać. No ale przecież spokojnie. Powiedzmy szczerze, artysta przez duże A. No nie musisz tego ukrywać. Przez AA może, Andrzejku, tak? Nie, przez AA nie. Przez A, jedno. Dlaczego? Może przez AA? Proszę państwa, nie ma się czego wstydzić. To fakt, bo ja piłem tyle lat, 20 nie piję. Dopiero. Gratuluję, podziwiam i zazdroszczę. Super. Artysta, no to jest mój zawód. Z tego żyję, staram się to wykonywać najrzetelniej, najlepiej jak umiem i na szczęście jest to docenione i przez publiczność, i przez tych ludzi, którzy ze mną pracują i z którymi mam okazję pracować i się rozwijać bezustannie. Kiedy widzę cię na scenie, to zawsze sobie myślę, Boże, jak ten facet przeżywa tę muzykę, te twoje oczy przymknięte, ten grymas na twarzy, te ruchy ciała, ta gitara, no to jest coś niesamowitego. Tak, proszę państwa, ja podziwiam tego faceta, podziwiam. Rewelacja, rewelacyjny opis. Ja uwielbiam słuchać wszystkiego na swój temat, mogę cię słuchać godzinami, ale państwa nie będziemy zanudzać. Drodzy państwo, to jest tak, że rzeczywiście wygodniej mi się gra z zamkniętymi oczami, bo pracuje ten zmysł słuchu, a tutaj, gdzie jestem, nie potrzebuję wiedzieć. Wystarczy, że słyszę. Lepiej odbieram, mając zamknięte oczy. Poza tym czasami taki prozaiczny fakt, ktoś ci świeci po oczach, przeszkadza. Ktoś macha, rozprasza. Jakaś piękna dziewczyna siedzi, przeszkadza, bo to nie wiadomo, czy szukasz żony, czy grasz. Zamykasz oczy, jesteś w muzyce, wiesz. Czy owczarnia jeszcze istnieje? Owczarnia istnieje, wprawdzie tam nie bywam. Na razie. Powiedzmy może, co to jest? Muzyczna Owczarnia to świetny klub w górach, w Szczawnicy, w Jaworkach, który prowadzi działalność muzyczną, którą miałem okazję gdzieś tam w pewnym okresie swojego życia bardzo mocno wspierać. Skoro tam nie bywasz, to jestem zdziwiony. No tak bywa. Mam inne, równie ciekawe miejsca do bywania, do grania i do... Jest to daleko jednak. Mieszkam na Kresach Wschodnich, pracuję teraz głównie na zachodzie Polski. Także południe, na południu bywam w Krakowie, bywam gdzieś tam nawet w Szczawnicy, ale tam mnie los okrutny nie rzuca, na szczęście. Minęło tyle lat. Czym była, jest dla ciebie muzyka? Jest moim życiem, częścią składową mojego życia, bo nie mówię, że muzyka jest dla mnie wszystkim. Absolutnie nie, to nie jest prawda. Natomiast muzyka jest dla mnie najważniejszym elementem trzymającym mnie w pionie, to jest raz, stabilizującym moje życie, porządkującym moje życie. Rodzina, muzyka to są te dwie wartości, które wzajemnie się uzupełniają, splatają, a muzyka jest tym elementem podstawowym jednak. Czyli czy twoim zdaniem osiągnąłeś w muzyce prawie wszystko? Nie mówię wszystko, prawie wszystko. Nie. Nie można osiągnąć prawie wszystko. Muzyka to jest droga. To chodzi o to, żeby realizować tą drogę. Będziesz się rozwijał, będziesz pracował nad sobą. Jeżeli chcesz się rozwijać i chcesz korzystać z dobrodziejstwa, obcowania ze sztuką, to musisz kroczyć tą drogą, kroczysz ją do końca życia. To nie, że osiągnąłem wszystko. Rzeczywiście, no, jakbym zaczął wymieniać jakieś trofea, tam Fryderyki, Wiktory, tam coś. Nie tak pojmuję muzykę i nie tak pojmuję sytuację komunikacji ze sztuką. To jest moja droga, no. Dziedzina odbierania i wysyłania komunikatów przy pomocy dźwięków. Zatem ciągle do przodu. Daj Boże.
zaśpiewamy? Życie, czy mi w tym pomoże ktoś?